Pamiątkowe płyty, jakie można umieścić w remontowanej właśnie ulicy 3 Maja w Rzeszowie, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wykupiło je już 450 osób i firm, chcących w ten sposób przejść do historii. Po zakończeniu prac spacerujący głównym deptakiem miasta będą mogli też oglądać zabytki odkopane przy okazji remontu. Na głównym deptaku miasta zakończyły się już najtrudniejsze prace związane z wymianą podziemnych instalacji. Teraz ekipy budowlane przystępują do układania nawierzchni. Kilkunastoletnią betonową kostkę zastąpią granitowe płyty. Część, takich jak ta, będzie ozdobnych. Idea jest taka, aby każdy z mieszkańców lub przedsiębiorców na trwale zapisał się w pamięci rzeszowian tak licznie spacerujących po głównym deptaku naszego miasta. Płyty mają wymiar 30 na 60 cm. Można na nich umieścić swoje nazwisko, nazwę instytucji lub firmy, ale nie może być więcej niż 40 znaków. Na każdej wielkość liter i czcionka będą takie same. Taka sama dla wszystkich jest też cena – 250 zł. Układanie płyt zacznie się w tym tygodniu. Zostaną rozmieszczone na długości 300 metrów. Cała jezdnia ulicy 3 Maja będzie wykonana z takich samych płyt, o takiej samej wielkości, tylko grawerowane płyty będą umieszczone w dwóch kolumnach. Mieszkańcy Rzeszowa wykupili już 450 z 500 ozdobnych płyt i wciąż zgłaszają się kolejni chętni. Podobne zainteresowanie towarzyszyło akcji sprzed kilkunastu lat, kiedy z okazji 650-lecia miasta każdy mógł wykupić pamiątkowe płyty umieszczone w bruku zabytkowej alei pod kasztanami. To świetna pamiątka, ponieważ to na dziesiątki lat te płyty zostaną tutaj na głównym deptaku miasta. Pamiątkowe płyty będą tylko jedną z atrakcji na odnowionym deptaku. Podczas prac remontowych dokonano kilku archeologicznych odkryć, na przykład pozostałości dawnej nawierzchni ulicy, co ciekawe wykonanej z drewnianych bali. Pochodzą prawdopodobnie z XVIII wieku. Dla miasta to cenny zabytek, dlatego nad tym miejscem zostanie zamontowana specjalna szyba.